Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nasze. Brno. O, pływamy w kierunku innych tematów. Cześć. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o... odpilkowaniu. Tak, to ten straszny moment, przez który każdy rodzic musi przejść. Ale na pocieszenie powiem wam, że kamieniem milowym jest, kiedy naprawdę dziecko zaczyna odpływać. No co? I papieru toaletowego. Czy to odpilkowanie jest takie straszne? Czy... to nie jest do końca, czy to nie jest przypadkiem tak, że to my rodzice nakładamy na nasze dzieci oczekiwanie, że już powinieneś korzystać, powinnaś korzystać samodzielnie i robimy trochę wielkie halo wokół dość naturalnej rzeczy? Tak. I mówię to jako mama, która usłyszała chyba setkę pytań. To on jeszcze w pieluszce? Byłam już posądzana o brak konsekwencji, o niedbalstwo. A tak naprawdę byłam bardzo daleko od tego, ponieważ bardzo mnie to stresowało. Stresowały mnie przede wszystkim inne mamy. Ja byłam zestresowana faktem, że pójdę na plac zabaw i kolejna matka spyta się mnie, czy mój syn, który już jest dosyć duży, dalej korzysta z pieluch. I powie przy tym to swoje ojej. Odpieluchowanie u nas zaczęło się gwałtownie i właściwie... Wstałyśmy pewnego dnia i zapytałam córkę, to co, dzisiaj chodzimy w majtkach bez pieluchy? I ona stwierdziła, okej. Poczekaj, ona chciała chodzić bez pieluszki. Kupiła mi takie piękne majtusie w kwiatuszki. Czyli wszystko sprowadza się do chęci. Tak. Do chęci dziecka. Tak, tak. Do jego gotowości. Ja próbowałam chyba wszystkich możliwych sposobów. Wielorazowych majteczek. Próbowałam oczywiście tej tradycyjnej metody, czyli sadzania dziecko na nocnik za każdym razem, kiedy wydawało mi się, że już mu się coś chce. Mało tego, dziecko chodziło bez pieluchy po domu i niestety za każdym razem porażka. Grający nocnik, tego nie mieliście. Mieliście grający nocnik? Nie, nie mieliśmy... Aha, widzisz, grający nocnik! Co zadziałało u ciebie? Piękne majteczki, tak? U mnie zadziałały piękne majteczki i to, że córka dostała majtusie, że widziała mnie i swojego tatę, którzy korzystają z tej dużej toalety. Myślę, czyli... że naturalna chęć dziecka do współpracy z tobą. I do bycia troszeczkę większym dzieckiem. Tak, i do robienia czegoś fajnego, a jak wiadomo, mama i tata robią rzeczy najfajniejsze. U nas sprowadziło się to do tego, że zabraliśmy syna, który już miał praktycznie chyba 3 lata, na plac zabaw. Stwierdziliśmy, że no kiedyś trzeba zrezygnować z tej pieluszki. Powiedzieliśmy, może idziemy na plac zabaw, idziemy bez pieluszki i wystarczy zawołać. Kiedy będzie potrzeba. No właśnie nie udało się, ale udało się osiągnąć coś innego. To znaczy Stek nie zawołał, że chce do toalety, skrył się za jakąś zabawką, huśtawką. Po czym, no ja już wiedziałam, co on tam za tą huśtawką robi. Skończyło się tak, że trzeba go było zabrać do hotelu brudnego, umyć, przebrać, ale mieliśmy całą drogę i cały spacer, podczas którego tłumaczyliśmy mu, że no wystarczyło zawołać i nie przerywalibyśmy tej zabawy. I to chyba do niego dotarło, dlatego że całą drogę powrotną z Chorwacji, ponieważ rzecz miała miejsce w Chorwacji, przejechaliśmy bez pieluchy. Słuchajcie, nie pytajcie się nigdy innych mam, dlaczego ich dosyć duże dziecko jeszcze jest w pieluszce. To jest dla nich naprawdę bardzo, bardzo stresujące. Nie jest to przyjemne i zaręczam, te mamy by naprawdę już chciały pozbyć się pieluch. A może one nie wiedzą jak, może potrzebują dobrej rady? Są takie panie w Stanach. Jakie? Płacisz 100-200 dolarów w ciągu jednego dnia, podobno masz dziecko odpieluchowane. Taka usługa? Jest taka usługa, tak. Podobnie jak usługi pozbywania się smoczków. Ho, ho, o smoczku. Ale o smoczku porozmawiamy w następnym filmie. Subskrybujcie. Dajcie.